Cześć! Dziś w rozmowach o e-marketingu porozmawiamy o Google Analytics 4, z którego można korzystać już od początku lipca tego roku. O pierwsze wrażenia, korzyści i ewentualne niedociągnięcia zapytamy Krzysztofa Marca, CEO Deva Group i specjalistę od Google Ads. Krzysztofie, witam. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. W lipcu 2023 roku Google Analytics oficjalnie zastąpił Universal Analytics. Jak oceniasz przygotowanie polskich firm do tej zmiany? Generalnie chyba na takie narzędzie jak GA4 nie byliśmy przygotowani, w sensie nikt nie był przygotowany, ponieważ to narzędzie nas bardzo mocno zaskoczyło. Google dał nam tutaj bardzo duże pole do popisu. Jeżeli chodzi o konfigurację, dostosowywanie, jest to zupełna nowość. To nie było takie delikatne lądowanie, a przełączę sobie wersję. Jest to jednak wyzwanie dla wielu marketerów, a ponieważ jesteśmy między jednym a drugim kryzysem cały czas, coś się dzieje, to nikt na to nie miał za bardzo czasu, żeby się przygotować. Dlatego ten ostatnie pół roku to było takie gorączkowe wdrażanie, próba zrozumienia tego, że te dane są inne i że to nie jest dwa przyciski, żeby zmigrować dane. Natomiast zauważyłem, że te firmy, które bardzo mocno inwestują w marketing w internecie i dobrze go rozumieją, czyli patrzą na wartość użytkownika, na to, jak zarabia się na tym użytkowniku, a nie tylko, że się wydaje pieniądze na marketing, to te firmy miały jako pierwsze wdrożone śledzenie równoległe, analizowały dane z GA4 równolegle do Universal Analytics i muszę powiedzieć, że właśnie z takimi klientami się świetnie nam pracowało, bo wszystkie różnice między danymi albo mogliśmy wyjaśnić, albo mogliśmy odkryć błędy we wdrożeniach, a tu podpowiadam, okazywało się na przykład, że jest błąd, sklep źle liczył transakcje, ilość transakcji. Klient przyszedł do nas z prośbą o audyt, o wyjaśnienie tego błędu. I co się okazało? To nie GA4 mierzy źle transakcje, to przez lata źle mierzył je w poprzedniej wersji. Także muszę to powiedzieć, niestety analityka często bywa na tym szarym końcu, a przecież powinna być super ważna, bo to ona ocenia, czy pieniądze, które wydajemy na marketing, wydają się w dobrym kierunku, czy się zwracają, reklama musi się zwracać. Więc niestety dalej jest tak trochę po macoszemu temat traktowany. Ostatnie pół roku, tak jak mówiłem, gorączka, ale teraz już no, musimy się przełączyć. Koniec Universal Analytics dogorywa i musimy pracować na GA4. Ale dane dalej są zbierane w Universal Tak, tak, Analytics. tak, Ile tak. jeszcze potrwa taki stan? Nie wiemy tego. To jest spore zaskoczenie dla wielu osób, bo Google mówił takie plotki mówiły o tym, że ten termin wyłączenia no to jest ostateczny, to już tak jest skrócony i jak gdyby wszyscy chcą się pozbyć tej poprzedniej wersji. Wygaszanie infrastruktury, która operowała na tak ogromnej ilości witryn, na pewno trochę trwa, więc te dane dalej są. Nawet teraz chwilę przed wywiadem sprawdzałem konto, dalej się zbierają. Natomiast na niektórych kontach dochodzą mnie już takie plotki, że tych danych nie ma i konto demo, z tego co zrozumiałem, też przestało zbierać dane, przestało istnieć, więc Google już jest na to przygotowane do tego wyłączenia. Myślę, że to jest kwestia pewnie tygodni, może dłużej, ale na pewno one znikną. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że dokumentacja i te informacje od Google'a jasno mówią, że Google zapewni nam dostęp do starych danych, tych już zebranych wcześniej, czyli na przykład dane, które zbierałem do lipca, przez jakiś czas na pewno, a potem nie wiadomo. Więc też możemy się spodziewać, że później w miarę decyzji jakiegoś menadżera, koszty utrzymania struktury versus decyzja biznesowa, mogą one też zniknąć. Więc warto też myśleć o tym, żeby sobie gdzieś je dobrze przeanalizować, żeby tego nie zostawiać na później i żeby wiedzieć, że po tym dłuższym okresie one po prostu gdzieś nam przepadną. Dobrze, a w internecie można znaleźć też wiele nieprzychylnych opinii o GA4, w tym o kiepskim UX-ie. Pojawiają się także wezwania do zwolnienia ekipy odpowiedzialnej za wdrożenie. Czy rzeczywiście jest tak źle i czy firmy mogą próbować jakichś alternatyw, w tym jakichś alternatywnych rozwiązań? Dobra, na pewno jest parę grzechów GA4, jak niedokładne zbieranie danych, jak na przykład specjaliści pewnie wiedzą, że część parametrów UTM nie zbierała się przez jakiś czas, mimo tego, że miały działać tak samo. Mamy też takie sytuacje, w których jak próbujemy zgłębić się bardzo mocno w dokumentację, okazuje się, że tłumaczenie na polski nie jest dokładne, wręcz wprowadza w błąd, więc porównujemy to i właściwie jeżeli ktoś chce super zrozumieć GA4, musi czytać dokumentację po angielsku. Użyteczność tego narzędzia, ja bym nie mówił tutaj o złym UX-ie, on nie jest intuicyjny, bo to nie jest narzędzie dla
takiego typowego marketera, który zaglądać tam będzie raz na rok, myślę, że dla niego narzędziem będzie Looker Studio, w którym sobie zbuduje idealny dashboard, czyli ten swój panel, i tam będzie miał swoje dane. To jest bardziej narzędzie dla analityka, który chce grzebać. I pod tym względem dla mnie działa całkiem nieźle, bo mamy nie dość, że bardzo prostą możliwość modyfikacji swoich raportów. Mogę budować bibliotekę. Ktoś mówił, że to menu jest nieintuicyjne i tam są raporty ułożone, które się nie przydają. Ale tam jest opcja biblioteki i można te raporty sobie dowolnie skonfigurować. Wręcz niektórzy dodają tam emotikony, zaznaczają ważniejsze raporty jakimiś tam znacznikami i tak dalej. Jest to naprawdę dużo możliwości. Więc tak, jest to trudny przeskok, ale ja pamiętam, każda zmiana, na przykład interfejsu Google Adsów, to było pasmo narzekania. Tylko że z Google Adsami mieliśmy długo tak, że mogliśmy naraz pracować w dwóch, to był ten sam system, robiło się te same rzeczy w dwóch miejscach. Tutaj jest rewolucja. Dane są zbierane w inny sposób. W GA4 opierają się tylko o zdarzenia. Sesja sesji nierówna, użytkownik użytkownikowi nierówny. Jest to duża zmiana. Dlatego myślę, że dużo osób narzeka i to się pojawiło też w takim okresie, w którym nie chcieliśmy się uczyć nowego systemu analitycznego. Więc rozumiem tutaj to zaniepokojenie, natomiast jest to całkiem niezłe narzędzie i na pewno wydaje mi się, że docelowo będzie lepsze niż Universal Analytics w ocenie wielu osób, ale dobrze tutaj powiedziałaś o alternatywach. Dużo osób odkryło, że w ogóle one są. Bo wiadomo, nie będziemy wydawać ogromnych pieniędzy na, nie wiem, Adobe Analytics, jeżeli mieliśmy coś wcześniej za darmo, szczególnie jak ktoś jest z Krakowa, to pojawiły się darmowe alternatywy i śmieję się, wszedł tutaj Microsoft cały na biało, chce tutaj ugryźć kawałek tortu, ChatGPT w Bingu, a tu w analityce odpalili Clarity za darmo. Clarity to jest narzędzie, które można porównać do Analyticsa, ale ma więcej raportów, ma na przykład nagrania, czyli dokładne sesje naszych użytkowników i raporty przewinięć i raporty takie heatmapy, gdzie użytkownicy klikali, czyli krok w kierunku nie tylko analizy danych, ale bardziej na przykład użyteczności strony i analizy danych pod tym kątem, więc świetne narzędzie i jak ktoś jest nieprzekonany do Clarity, że jest za darmo, to może wejść na stronę Microsoft Clarity i odpalić sobie demo i w tym demo widać dane, widać jak to działa, więc nie trzeba nic zakładać, konfigurować na stronie, żeby zrozumieć jak to wygląda i bardzo to polecam. Te Clarity chyba jest najbardziej popularną alternatywą wśród naszych klientów. Kiedyś sugerowaliśmy korzystanie na przykład z Hotjara czy Mouseflow, sporo było tych systemów, no ale teraz nagle mamy to wbudowane w Clarity, jest mniejsze ograniczenie w tych pakietach darmowych, w tamtych narzędziach trzeba było jednak się bardzo mocno ograniczać z danymi albo płacić, a tutaj mamy całkiem sporą liczbę danych do analizy. Dobrze, a czy są już jakieś wypracowane dobre praktyki konfigurowania GA4, żeby uzyskać jak najbardziej dokładne analizy? Latają po sieci różne checklisty, na co warto zwrócić uwagę. Natomiast myślę, że wystarczy skupić się na kilku takich podstawowych punktach, filarach. Po pierwsze, jak odpalam GA4 i będę za to odpowiadał i potem nagle te 1000 złotych inwestowane w pozycjonowanie, w adsy, w meta-adsy, cokolwiek będą wydawane, to muszę siąść do analityki porządnie, warto przeklikać się przez panel administracja. Tam bardzo dużo definicji jest ukrytych. Trzeba klikać was 5 razy, żeby dotrzeć do definicji, ile trwa sesja. Ten okres nieaktywności, właściwie, który tą sesję wygasza, żeby powiedzieć dokładniej. I na przykład jakaś definicja sesji z zaangażowaniem. Ona, jednym z warunków jest spędzenie 10 sekund na stronie lub wykonanie konwersji lub 2 odsłon. I tą liczbę też można zmienić. I teraz świadomość, że możemy to zmieniać, raz daje mi możliwości konfiguracji, a dwa, nikt mnie nie oszuka, że ma bardzo dużo sesji z zaangażowaniem, bo spytam go, hej, a zmieniałeś definicję. Niestety mieliśmy w przeszłości takie wpadki z influencerami, którzy zawyżali swoje statystyki od właśnie edycji zrzutów z ekranów po przekonfigurowanie według ich poradników, jak naciągać agencję w Analyticsie, więc trzeba na to uważać, mieć świadomość. Druga sprawa, super ważna po tym przeklikaniu, to jest to, żeby dobrze analizować gromadzenie danych. Definicja podstawowa, domyślna, mówi o tym, że zbieramy dane o zdarzeniach tylko z 2 miesięcy. Trzeba to przestawić na 14 miesięcy. Warto wejść i odpalić również Google Signals, to jest dodatkowa porcja danych, bo właściwie Google łączy dane o naszych użytkownikach ze swoimi danymi, więc
mamy znacznie większą szansę na to, że dane będą dokładniejsze, no i mamy raporty, możemy przeglądać na przykład profile tych użytkowników, zainteresowania ich lepiej i tak dalej. I warto o tym wszystkim oczywiście użytkownika poinformować na stronie. Jest wiele szkół, ja nie jestem prawnikiem, to nie jest porada prawna, ale według wielu opinii informacja, że hej, używamy Analyticsa i właśnie zbieramy dane o tobie, nie jest wystarczającym sposobem. Warto aktywnie pozyskać tą zgodę, czyli użytkownik klika OK i od tej pory zbieramy dane, plus wyjaśnić mu, co dokładnie robimy. Więc na przykład to włączenie Google Signals wiąże ze sobą obowiązek poinformowania użytkownika w polityce prywatności. Używamy Google Signals, używamy Microsoft Clarity i tak dalej. I po co? Żeby na przykład ulepszać wrażenie korzystania z tej strony czy kampanie reklamowe. W konfiguracji jest też sporo rzeczy, które warto sprawdzić, czyli debugować. Jest świetny tryb do debugowania. Jest strona, narzędzie, strona Tag Assistant, którym możemy to sprawdzać. No i niestety, tu jest znowu wyzwanie dla marketerów. Wdrożenie GA4 i dodatkowych zdarzeń, nietypowych konwersji wiąże się z wykorzystaniem Google Tag Managera. I bardzo często są o to pytania na szkoleniach, na przykład, jak to konfigurować. Wydaje mi się, że tu warto podzielić tą wiedzę na dwa elementy. Marketer powinien, według mnie, jak ma mało czasu, wyciągać wnioski, a wdrożenie można zlecić komuś bardziej technicznemu, bo poświęcanie mnóstwa czasu na nauczenie się GTM-a po to, żeby go raz skonfigurować, to jest trochę przerost formy nad treścią. Natomiast marketer powinien mieć bardziej też świadomość, że może zmierzyć mnóstwo rzeczy na tej stronie. Kliknięcie w maila, kliknięcie w telefon, wypełnienie formularza, transakcje, ale nie tylko. Może szukać też mikrokonwersji. I to jest właśnie ta trzecia super ważna rzecz, żeby sobie rozpisać, po co mi jest Analytics, co chcę mierzyć, zdefiniować te cele najważniejsze, zrobić do tego sobie dokumentację, zrobić wdrożenie, sprawdzić, czy to działa. Widziałem świetnie rozbudowane systemy, a potem pytam kogoś, a co to jest ta konwersja? Wszyscy mówią, nie wiem. No bo nie zbierają się dane od roku tam, jest zero. Czy to jest ważne? Oni mówią, nie, chyba nieważne. To czemu jest zapięta jako ważna rzecz w waszych Google Adsach, jako konwersja zaimportowana? Wy nie wiecie, o co chodzi, to optymalizacja stawek nie będzie szła w dobrym kierunku. Więc ta dokumentacja, chociaż nawet taka szczątkowa, jest bardzo ważna. No i trzeba sprawdzać i czuwać nad tym. W GA4 są też takie automatyczne. To się nazywa Custom Insights, czyli trendy. Można sobie je konfigurować i warto tam dodać sobie takie profile bezpieczeństwa. Na przykład, hej Google, daj mi znać, jak liczba użytkowników spadnie na przykład do 10 dziennie z pozycjonowania z Google Organic. No i wtedy, jeżeli miałem średnio 50 czy 100 ich dziennie, nagle jest 10, to znaczy, że coś poszło nie tak, albo jest wigilia, tak? I warto wtedy reagować. Nie po fakcie tydzień, czy po powrocie do moich obowiązków analitycznych, które sobie zostawiam, nie wiem, na koniec miesiąca, bardzo źle, warto tam częściej zaglądać, tylko właśnie od razu. I te alerty mogą uratować nam sytuację, gdzie na przykład webmaster się pomylił, usunął nam tag, ktoś nam uszkodził GTM-a, strona się wykrzaczyła w dużej sekcji, albo na przykład ktoś, nie wiem, skonfigurował robot z TXT tak, że wykluczył nas z Google. Więc to jest też ważna rzecz, można to skonfigurować. To jest odpowiednik starych alertów. I to są takie podstawy. Natomiast warto też taką checklistę sobie przejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Warto pamiętać, że Google Analytics 4 nie zmierzy wszystkiego, czyli nie będziemy mieli dokładnie tylu samo transakcji w sklepie, ile w GA4. W GA4 ich będzie mniej, ale jeżeli to jest odstępstwo bardzo duże, to warto się zastanowić, co poszło nie tak. Dlaczego jest odstępstwo? No bo niektórzy użytkownicy mają wtyczki prywatnościowe, adbloki, po prostu nie są mierzeni przez Analyticsa w ogóle. Dobrze, a jak w ogóle zacząć korzystanie z Google Analyticsa czwórki? Warto, jeżeli w ogóle nie znamy tego systemu i nie pracowaliśmy jeszcze z Universalem, to warto odpalić sobie kurs. No i są darmowe kursy Google'owe, polecam. Jest też kurs, który świetnie wprowadza do analityki. Warto wpisać w Google Przemek Modrzewski, kurs GA4. Przemek jest pracownikiem Google. Pracował również w zespole, który przekazywał informacje do tego głównego zespołu od GA4. Jak to narzędzie ulepszyć? I śmieję się, że Przemek, gdy sprowadzał ich na ziemię, do czego to narzędzie powinno służyć. I Przemek tłumaczy w tym darmowym kursie mnóstwo informacji o analityce. Kursy również są dostępne na platformie Skillshop. Skillshop Google to jest platforma, z której szkolą się również pracownicy agencji. Jest darmowa, można podejść za darmo do egzaminów, więc gorąco polecam. Jeżeli ktoś się chce rozwijać w tym kierunku albo myśli o jakimś stażu za jakiś czas,
albo właśnie rozwoju w kierunku analityki. I dokumentacja Google'a. O dziwo, to jest najlepsza książka o GA4, jaka powstała, chociaż ma błędy, tak jak mówiłem, lepiej ją czytać po angielsku. Jest to najbardziej kompletna dokumentacja. I od tego można zacząć. Jest jeszcze konto demo GA4, gdzie można podglądać na bieżąco to, o czym czytamy. I to konto demo też znajdziemy w opisaniu. Konto demo GA4. Jest to artykuł pomocy. Po kliknięciu odpala się nam interfejs GA4. Jeśli ktoś pracował wcześniej z Universalem, powinien zacząć swoją lekturę od tego, co się zmieniło. Jest mnóstwo artykułów na ten temat i Google też ma w swojej dokumentacji opisy i instrukcje. Co to była sesja przed, co to jest sesja teraz, GA4. I warto to przeczytać, porównać. Są migratory między starą a nową usługą, ale one nie są idealne, nie wszystko potrafią przenieść. Warto wykorzystać ten moment i powiedzieć: dobra, robię porządek w analityce, od zera wszystko sprawdzam i konfiguruję. I to jest coś, co wychodzi znacznie, znacznie lepiej niż import, migracja. Natomiast nie znalazłem żadnego sensownego sposobu na import danych, przeniesienie ich. To naprawdę nie ma większego sensu. Póki mamy starego Analyticsa, możemy próbować coś tam porównywać, ale tak jak mówię, bardziej trendy, bardziej nie jeden do jeden, bo to są inne definicje. To nie ma większego sensu. Także materiałów w sieci jest mnóstwo. Są też grupy, które pomagają, doradzają. Warto zadawać tam pytania, grupy googlowe, ale bardzo, bardzo dużo odpowiedzi znajdziemy właśnie w dokumentacji. Dobrze. Wtyczka Avian pozwala na korzystanie z czata GPT do rozmów właśnie z interfejsem GA i ma na zadanie ułatwić przekazywanie analizy i danych. Co sądzisz o takim rozwiązaniu? Czy jest to bezpieczne z punktu widzenia danych? Wydaje mi się, że jest to w miarę bezpieczne. Oczywiście nie możemy gwarantować, że ktoś nie wykorzystuje gdzieś ich w tle i robi to źle. Natomiast te wszystkie wtyczki, które są dodatkami do czatu GPT-4, pokazują całkiem niezłe możliwości wykorzystania analizy danych. Chat GPT nie służy tylko do zabawy czy generowania tekstów i zastąpienia copywriterów, bo to jest często zły kierunek. Warto jednak zostawić tam człowieka, który to oceni i będzie kreatywny i dodawał coś, wnosił, a nie tylko generował coś, co jest kalkulacją prawdopodobieństwa. Natomiast największy, czyli ma to ogromny potencjał, jestem za. Największy problem jest w tym, że moje przygody ze sztuczną inteligencją pokazują, że trzeba bardzo uważać na to, co ona wypluwa. Czasami są to po prostu rzeczy, które niektórzy nazywają halucynacjami, czasami są to zwykłe błędy, czasami jest to coś, co nie jest do końca dobre. Ja sobie bardzo pomagam w pracy czatem GPT, generuję sobie nawet polecenia do Excela, którego składni nie cierpię i ciągle zapominam. Jest naprawdę tam mnóstwo rzeczy, które można osiągnąć. Tych wtyczek jest dużo. Są też wtyczki pod takie łączące działania SEO, korzystające z innych zestawów danych. Są wtyczki, które potrafią korzystać z danych z arkuszy, a Analytics ma bardzo proste eksporty do arkuszy, więc możemy jak gdyby eksportować coś do arkusza, widzieć, co dokładnie dajemy wtyczce i wtedy importować to do czata GPT. Wiemy, że mamy kontrolę nad tym, co wysyłamy tam i pilnujemy tych danych. Także jest to na pewno przyszłość i wiele osób, jak słucha o tej sztucznej inteligencji, to mówi, że to jest taka moda, że to zaraz minie, że to jest taki buzzword kolejny. Tak, bo wszyscy chcą sprzedawać nagle szkolenia, jak pisać prompty i zostań prompt engineerem i zarabiaj 50 tysięcy miesięcznie. Nie, spokojnie. Musimy jednak pamiętać, że to jest świetne narzędzie marketingowe i nie można mówić nie. Warto zobaczyć, czy w mojej branży się mi przyda. I powiem tak, że im więcej na tym czytam, tym więcej widzę zastosowań. Chciałem ostatnio nawet napisać zwykłą reklamację. Napisałem dwa zdania, mówię, nie wezmę tego pod uwagę. Wkleiłem je do czata GPT, napisał pięknie, wysłałem, zadziałało, rewelacja. Natomiast też nie możemy patrzeć, że to zabiera pracę ludziom. Ona marnuje, inaczej, zabiera ten czas, który my marnujemy bardzo często. Nawet u siebie w firmie mamy zeskanować mnóstwo dokumentów, żeby przejść na eteczki. Nasz skaner jest bardzo powolnym, zwykłym skanerem biurowym. No i rozplanowaliśmy duży projekt, a w końcu znalazłem skaner, który skanuje 20 stron na minutę dwustronnie. I czy ja zabieram komuś pracę? Czy ja chcę patrzeć na osobę, która jest nieszczęśliwa i wkłada te pojedyncze kartki co 10 sekund? No nie. Ta osoba może się zająć lepszymi rzeczami. I tak na to patrzmy. Ja nie będę marnował czasu na analizę danych, bo system wypluje mi wnioski. I podpowiadam, jak ktoś nie chce iść aż tak daleko do czatu GPT, to wystarczy używać wyszukiwarki w GA4 i tych trendów, które tam są, i je uczyć, czy nam się podobają, czy nie, bo GA4 ma zapięte te opcje, które znajdują nam anomalie. Nagle pokażą nagły wzrost w kampanii, jakiegoś ruchu, albo nagły spadek z organika, albo wpisuje, ilu miałem użytkowników mobilnych,
i pada odpowiedź na to pytanie, że miałem ich tam, nie wiem, 8 tysięcy. Więc można korzystać z tej wyszukiwarki. Część tych takich rzeczy jest zaimplementowana bezpośrednio w interfejsie GA4. Dobrze, a czego możemy się spodziewać po GA4 w najbliższym czasie? Czy szykują się jakieś nowe funkcjonalności? Ja już nie wiem, czego możemy się spodziewać, bo najpierw wszyscy płakaliśmy, że nie ma współczynnika odrzuceń. On wrócił, ale uwaga, to nie jest ten sam współczynnik odrzuceń, który był kiedyś. To jest przeciwieństwo współczynnika sesji z zaangażowaniem, więc to jest coś innego. Myślę, że będzie narzędzie rozwijane o nowe raporty. Na miejscu Google bym się szybko obudził z tymi brakującymi raportami, takimi jak heatmapy, takimi jak nagrania. Nie wiem, czy to pójdzie w tym kierunku. To jest spore wyzwanie dla nich na pewno przy tej skali działania, natomiast tego brakuje. Lata temu, bardzo, bardzo dawno temu, mieliśmy taki raport, nakładka na stronę i były tam bardzo niedokładne dane, ale były przez chwilę. Potem Google usunął ten raport, więc być może Google będzie rozwijał to w kierunku użyteczności. Niestety Google zabiera nam narzędzie Google Optimize. To było świetne narzędzie do robienia prostych testów na stronie i stron docelowych. Krążą plotki, że być może to teraz będzie część Analyticsa. Ale to by było dziwne, żeby implementować i robić jeszcze większy kombajn z narzędzia, które już jest trudne w obsłudze. Optimize był wygodny, był osobno. Nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie. To, co wiem, niestety nie mogę za bardzo mówić, bo pracujemy w takiej wersji Analyticsa, która jest troszkę do przodu. Natomiast mogę polecić, w dokumentacji jest strona, która mówi o wszelkich nowościach. Co prawda wieje tam nudą dla marketerów, bo bardzo dużo informacji jest o zmianach w API, zmianach w systemie i tak dalej, ale są te nowości skrupulatnie wrzucane. W samym czerwcu i lipcu było ich tam kilka tych wpisów, więc warto nad tym to śledzić. I też są grupy na Facebooku i na LinkedInie, w którym ludzie się dzielą tymi nowościami. Jak ktoś wrzuci, o, jest nowość, to ma łapie zasięg. Warto śledzić takie osoby, zobaczyć te grupy, bo po prostu nagle nam wpadnie jakaś nowość przy okazji i dowiemy się czegoś ciekawego, co się zmieniło w Analyticsie. Na pewno będzie się rozwijało, na pewno będzie jeszcze bardziej przyjazny i biznesowy, bo znaczy jeszcze bardziej, będzie bardziej, bo jeszcze to słowo to jest kontrowersyjne tutaj, ale wiemy, że to nie jest skończony produkt i wiemy, że to był właśnie główny argument. Google już nie chciał inwestować czasu i rozwijać Universala, który miał mocną stagnację w ostatnim czasie. A tutaj w GA4 cały czas coś się pojawia nowego. Dobrze. Już troszkę wspomniałeś o materiałach i źródłach, ale jeszcze jakbyś mógł raz przypomnieć właśnie, z jakich materiałów i źródeł mogą korzystać osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i jeszcze lepiej wykorzystać właśnie potencjał GA4. To przede wszystkim kurs Przemka Modrzewskiego, który łatwo wygooglać, jest za darmo. Kursy, które są na platformie Google'owej i dostaniemy się do nich z dokumentacji Google'a i też warto wpisać Skillshop Google i tam zapisać się na kursy. Osoby, które posługują się dobrze angielskim, znajdą tam znacznie więcej kursów niż w wersji polskiej, więc to też polecam sobie przetestować. Oprócz tych informacji, oczywiście dokumentacja podstawowa, jest mnóstwo artykułów i tutoriali, jest bardzo dużo fajnych zagranicznych kanałów na YouTubie i za każdym razem, kiedy mam problem z jakąś funkcją albo czegoś nie do końca rozumiem i zamiast zgrzewać godzinami w dokumentacji chcę szybką odpowiedź, to polecam też wpisywać to na YouTubie gotowe rozwiązania, jak coś wdrożyć, jak skonfigurować swój pierwszy tag, jak zrobić konwersję ze swojego własnego zdarzenia. Wszystko to zostało już opisane, nagrane, więc odsyłam do tych materiałów. Mamy taki agregator blogów wszystkich agencyjnych, freelancerów, firm z tej branży. Nazywa się Planeta SEO. Można wpisać to w Google, tam jest ta domena z pauzą, planetaseo.pl i tam jest lista wszystkich nowości. To jest oczywiście o SEO, o adsach dookoła, ale bardzo dużo też o analityce. I jeżeli ktoś chce być na bieżąco, to warto tam zaglądać dosyć często. To myślę, że taki tip na koniec. To jest największy agregator, są to największe blogi z branży i wszyscy się starają przyciągnąć do siebie swoją eksperckością, więc można znaleźć bardzo dużo ciekawych poradników. Super. Dziękuję Ci, Krzysztofie, za dzisiejszą rozmowę, za porozmawianie właśnie o GA4, która weszła w lipcu 2023 roku. Dzięki jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję. No i życzę miłych wrażeń z GA4 i mimo wszystko przekonania się do niego słuchaczu. Dzięki, trzymaj się. Pa. Dzięki, cześć. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka Rozmów o e-marketingu. Znajdziesz ich więcej na naszym kanale YouTube. Jeśli chcesz dowiedzieć się o zastosowaniu Web i Mobile Push u siebie, skontaktuj się z nami.
zeskanuj kod QR i zajrzyj na naszą stronę pushpushgo.com lub napisz do nas na adres hello@pushpushgo.com. Jeśli chcesz pobrać nasz najnowszy raport o web pushach w e-commerce, zeskanuj kod QR widoczny na ekranie albo kliknij w link w opisie filmu.